Tak, szanowni Państwo, właśnie mijają 3 lata od czasu, kiedy objąłem urząd prezydenta. To dla mnie wielki honor i zaszczyt być prezydentem naszego miasta, ale też i wielka odpowiedzialność. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim mieszkańcom za te 3 lata współpracy, za to, że mogę razem z Państwem zmieniać Grudziądz na lepsze. Dziękuję też oczywiście radnym, bo bez decyzji Państwa radnych nie byłoby możliwe wdrożenie wielu, wielu ważnych dla miasta projektów. Dziękuję mojemu zespołowi, bo praca na rzecz miasta jest pracą zespołową. Dziękuję też wszystkim, którzy pracują na rzecz miasta, na rzecz mieszkańców. To są różnego rodzaju jednostki, to są przedsiębiorcy, to wiele grup, które jest zaangażowane w to, aby nasze miasto się zmieniało. Z tej okazji trzylecia prezydentury przygotowaliśmy takie szczegółowe sprawozdanie. Państwo otrzymali to sprawozdanie. Ono odwołuje się do naszego programu wyborczego, gdzie opisujemy każde zadanie, które zostało zrealizowane. Jesteśmy w połowie kadencji, może trochę już po drugiej części kadencji. Przed nami jeszcze kolejne 2 lata, więc jeszcze dużo rzeczy do zrealizowania, ale dużo się udało już osiągnąć. Chciałbym Państwu pokrótce powiedzieć o tym, jak dzisiaj wygląda nasze miasto, jakie projekty udało nam się zrealizować. Oczywiście nie jestem w stanie opowiedzieć wszystkiego bardzo szczegółowo. To macie w tym właśnie opracowaniu. Powiem o... Poproszę tylko Panią o jakby... Mały ten... O, super. Słuchajcie Państwo, zacznę od finansów, dlatego że stabilne finanse to podstawa rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego. I tak samo jest w przypadku Grudziądza. Przypomnę, że kiedy zaczynaliśmy 3 lata temu, sytuacja Grudziądza była bardzo trudna. Trudna pod względem zarówno formalnym, jak i takim realnym. Przypomnę, że obejmując prezydenturę zastałem deficyt, właściwie brak płynności miasta na poziomie 50 milionów złotych, gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa wydawała negatywne opinie, zarówno dotyczące chociażby wyemitowania w owym czasie obligacji. Przez te 3 lata sytuacja zdecydowanie się zmieniła. Dzisiaj otrzymujemy pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chociażby przypomnę, w ostatnim czasie otrzymaliśmy pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za pierwszą połowę tego roku. Otrzymaliśmy też dosłownie kilka dni temu pozytywną opinię RIO na temat możliwości wyemitowania obligacji. A więc odbudowaliśmy naszą wiarygodność finansową. To jest bardzo mozolna, ale systematyczna praca. No ona nadal jest cały czas prowadzona. Udało nam się zachęcić do współpracy największe banki polskie, chociażby Bank PKO BP, co w latach poprzednich było rzeczą niemożliwą. Zabiegamy bardzo skutecznie o środki zewnętrzne. I to zarówno o środki europejskie, jak i ze źródeł rządowych. Dotyczy to miasta, ale dotyczy też i spółek. To widać, że dzisiaj Grudziądz bardzo dużo inwestuje. Poziom inwestycji w Grudziądzu jest najwyższy od wielu, wielu lat. A właśnie ustabilizowanie sytuacji finansowej, zdobycie środków zewnętrznych, zdobycie też środków na wkłady własne spowodowało, że możemy te kluczowe dla miasta inwestycje realizować. Przypomnę, że dzisiaj poziom inwestycji, wydatków majątkowych jest na poziomie około 120 milionów złotych. W kolejnym roku planujemy ten poziom jeszcze zwiększyć do około 180 milionów złotych. Porównując to do roku 2018, to był poziom zaledwie 50 milionów. Wzmocniliśmy pozycję spółek komunalnych.
konsekwentnie to było jedno z założeń mojej prezydentury. Dotyczy to chociażby MZK, gdzie dzisiaj MZK jest jedynym przewoźnikiem. Dotyczy to także wzmocnienia pozycji OPEC-u, gdzie dokonaliśmy konsolidacji spółek, gdzie OPEC zabiega skutecznie o środki zewnętrzne na kolejne inwestycje. Dzisiaj też realizuje bardzo duży program inwestycyjny rzędu 100 milionów złotych. A więc stabilne finanse są podstawą dalszego rozwoju naszego miasta w różnych obszarach. W obszarze zarówno tym inwestycyjnym, ale też i rozwoju chociażby edukacji, czy pomocy społecznej, czy wsparcia wielu przedsięwzięć, na przykład odnoszących się do takich grup jak seniorzy, czy osoby niepełnosprawne. Przejdźmy dalej. Właśnie to, co już powiedziałem, dobre finanse są podstawą rozwoju, są podstawą inwestycji. Poziom inwestycji, tak zwanych wydatków majątkowych, w tych wydatkach mamy także dokapitalizowanie naszych spółek komunalnych. W roku 2022 planowane jest na poziomie 180 milionów złotych. To jest rekordowa wartość, niespotykana do tej pory przez ostatnie, mogę powiedzieć, kilka lat. Przebudowujemy i modernizujemy grudziąckie ulice. To macie Państwo dokładnie tutaj w tym sprawozdaniu. Wiele grudziąckich ulic zostało już wyremontowanych. Przypomnę chociażby ulica Sienkiewicza, Kruszelnickiego i Jackowskiego. W tej chwili trwa wiele inwestycji, chociażby w kierunku Rudnika, ulica Południowa, Północna. W tej chwili rozpisujemy kolejne postępowania przetargowe. Kończymy postępowanie w przypadku ulicy Ruchniewicza. W kolejnym roku zaplanowany jest remont kolejnych ważnych ulic, takich jak ulica chociażby Kościuszki, ulica Rybacka. To wszystko jest w tym sprawozdaniu. Nie chciałbym tutaj mówić o szczegółach, bo pewnie byśmy musieli na ten temat rozmawiać godzinę albo i dłużej. Dalej zapewniamy zrównoważony transport i mobilność. Inwestujemy w modernizację sieci tramwajowej po to, aby w Grudziądzu po raz pierwszy po kilkudziesięciu latach pojawiły się nowe wozy tramwajowe, niskopodłogowe wozy tramwajowe, ale też sfinalizowaliśmy zakup autobusów hybrydowych. W tej chwili praktycznie czekamy na podpisanie umowy na zakup kolejnych 17, właściwie może nie tyle kolejnych, co pierwszych w Grudziądzu, typowych elektryków, 17 autobusów elektrycznych, co zupełnie zmienia oblicze taboru, jakim dysponuje Miejski Zakład Komunikacji. Dalej będziemy inwestować oczywiście w rozwój tego transportu elektromobilności. Inwestujemy w infrastrukturę wodociągową, ciepłowniczą. To jest też związane z walką ze smogiem. Nasz OPEC przygotowuje się do inwestycji chociażby na Starówce, tak aby zlikwidować smog, aby ciepło systemowe było tym dominującym paliwem, które będzie obsługiwało szczególnie właśnie Stare Miasto, które dzisiaj smogiem jest bardzo mocno dotknięte. Kolejna ważna rzecz, inwestujemy w edukację. W ostatnich latach, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, poziom wydatków własnych miasta na edukację był także na rekordowym poziomie. Od roku 2019 dołożyliśmy z tak zwanych własnych dochodów ponad 217 milionów na edukację. Tylko w przyszłym roku ponad subwencje dołożymy 65 milionów złotych. To są gigantyczne środki. Modernizujemy też nasze szkoły, przedszkola,
żłobki. Przypomnę, że w ciągu tych ostatnich 3 lat udało się rozbudować szkołę podstawową numer 4, zmodernizować liceum numer 4 z przeniesieniem tej ważnej placówki oświatowej do centrum miasta. Wybudowaliśmy kilka boisk, przeprowadziliśmy termomodernizację, zakończyliśmy termomodernizację w liceum numer 2, w liceum numer 1. W tej chwili trwają chociażby prace na elewacji liceum numer 2 i wiele, wiele, wiele innych działań, które też Państwo znajdziecie w tym podsumowaniu. Planujemy budowę pływalni przyszkolnej. To jest też inwestycja bardzo oczekiwana przez Grudziądzan. Właściwie od kilkudziesięciu lat nikt nie myślał o budowie basenu w Grudziądzu. Ostatni tego typu obiekt powstał w połowie lat 90., a więc prawie 30 lat temu. Dzisiaj już jesteśmy na tyle zaawansowani, że powstaje dokumentacja. Myślę, że ta dokumentacja będzie na koniec marca, a w budżecie na rok 2022 mamy już środki zabezpieczone na rozpoczęcie procedury przetargowej. W kolejnym roku również środki są zabezpieczone, łącznie w wysokości wraz z dokumentacją około 13 milionów złotych. Adoptujemy niszczające budynki na potrzeby infrastruktury oświatowej. Mówię tutaj chociażby o willi Wiktoriusa, gdzie planujemy, aby tam swoją siedzibę miało liceum plastyczne. Bardzo ważna, prestiżowa placówka oświatowa w Grudziądzu. Inwestując w edukację, inwestujemy w nasze dzieci, w naszą przyszłość. Dlatego dla mnie jest to bardzo ważny obszar naszej działalności. Kolejna rzecz, rozwijamy Grudziądz dla wszystkich. Grudziądz musi być solidarny, Grudziądz musi być otwarty. Musi być otwarty na osoby niepełnosprawne, na seniorów, na różne grupy, dla przedsiębiorców, o tym też będę za chwilę mówił, na ludzi młodych. Dlatego do polityki, także dla osób słabszych społecznie, do polityki społecznej od roku 2019 też z dochodów własnych dołożyliśmy ponad 173 miliony złotych. Tylko w roku 2022 planujemy dołożenie prawie 70 milionów złotych. Wszędzie staramy się usuwać bariery architektoniczne. Tam, gdzie powstają nowe inwestycje, one są już przyjazne osobom niepełnosprawnym. Budujemy chociażby połączenie Błoni z ulicą Spichrzową, gdzie już mamy zainstalowaną windę. Pozostało jeszcze do zainstalowania podjazd przyjazny dla osób niepełnosprawnych, dla matek z dziećmi, ale to poprawia dostępność też tą taką komunikacyjną. Aktywizujemy i wspieramy naszych seniorów, organizując różnego rodzaju akcje. Nie jest to łatwe, jak Państwo wiecie, połowa kadencji praktycznie przypadła na czas pandemii, czas bardzo trudny dla nas wszystkich, także i dla tych grup słabszych, ale staraliśmy się w miarę swoich oczywiście możliwości te grupy wspierać i utrzymywać na jak najwyższym poziomie aktywność. Prowadzimy dialog z mieszkańcami. Też okres pandemii nie był tutaj okresem wymarzonym, ale staram się, jak tylko mogę, spotykać z mieszkańcami. Staramy się wykorzystywać też inne środki komunikowania się i robimy to po to, aby zbierać opinie od mieszkańców, aby też inwestycje, które planujemy, były jak najlepiej przygotowane, jak najmniej uciążliwe. Oczywiście nie unikamy też problemów, ale tak to jest, kiedy robimy wiele, wiele właśnie modernizacji, wiele remontów. Walczymy o szpital. Szpital jest naszym też priorytetem, w tym sensie, że jest naszą perełką, jest doskonałą placówką medyczną. I kiedy obejmowałem Urząd Prezydenta
sytuacja szpitala, mówię tutaj w kontekście finansowym, była bardzo, bardzo trudna. Ona jest nadal trudna. Poziom zadłużenia szpitala jest nadal bardzo wysoki. Ale sytuacja finansowa, można powiedzieć, jest w pewnym sensie ustabilizowana. Zrobiliśmy wszystko, aby uniknąć likwidacji szpitala. Między innymi w tym celu parlamentarzyści dwukrotnie podejmowali inicjatywę, aby zmienić ustawodawstwo. To się udało. Szpital dzisiaj funkcjonuje. Szpital spłacił wszystkie zobowiązania wymagalne. Zmniejszył też poziom zadłużenia. Ale jeszcze raz powtarzam, ten poziom jest nadal bardzo wysoki. Ale musimy tutaj poczekać na rozwiązania systemowe i też bardzo monitorujemy, co się będzie działo, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w Polsce. I myślę, że nasz szpital będzie jedną z placówek pilotażowych, gdzie będzie wdrażane nowe rozwiązania dotyczące właśnie systemu ochrony zdrowia. Przeprowadziliśmy rekordowe inwestycje też w szpitalu w ostatnich 3 lat. Wszystkie te inwestycje były zrealizowane ze źródeł zewnętrznych, co chciałbym bardzo podkreślić, nie zadłużając szpital, nie pożyczając w parabankach, tylko otrzymując bezzwrotne dofinansowanie. I tu mówię zarówno o inwestycji grudziąckich inwestycji medycznych, gdzie grudziąckie inwestycje medyczne przeprowadziły inwestycje na poziomie ponad 25 milionów złotych, ale szpital też pozyskał różnego rodzaju dotacje, darowizny na kwotę 18 milionów złotych. Szpital oczywiście odegrał też bardzo strategiczną rolę w czasie pandemii, nadal taką rolę pełni. To, co oczywiście jesteśmy świadomi, to co przed nami, to sprawa uporządkowania szpitala pod względem medycznym, odnalezienia się w tej nowej sytuacji, w sytuacji też wielu problemów systemowych. I mamy świadomość, że to jest jeszcze bardzo trudna, ciężka praca, aby nie tylko finanse, ale też i ta strona medyczna w tej trudnej sytuacji systemowej mogła funkcjonować w sposób satysfakcjonujący. Kolejna rzecz. Przedsiębiorcy są dla nas bardzo ważni. Przedsiębiorcy otóż dlatego, że są pracodawcami dla naszych mieszkańców, ale są też płatnikami podatków. Od tego zależy, ile podatków wpłynie, nie tylko od podatku od nieruchomości, ale także udziału w podatku PIT od naszych właśnie mieszkańców. A więc dbamy o przedsiębiorczość, dbamy o przedsiębiorców, przygotowujemy nowe tereny inwestycyjne. Tutaj współpracujemy bardzo ściśle z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przypomnę chociażby, zrealizowaliśmy wspólnie łącznik między ulicą Graniczną a ulicą Lipową po to, aby udostępnić 27 hektarów pod nowe inwestycje. 11 hektarów zostało już sprzedanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. W tej chwili kończymy praktycznie w Miszku budowę drogi mazowieckiej, łącznika od, można powiedzieć, od węzła autostradowego, gdzie kolejne 15 hektarów, będzie lada moment pozyskane od KOWR-u przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną i te hektary, myślę, znajdą nabywcę, znajdą nowego inwestora. Oczywiście też wspieramy w miarę możliwości drobną przedsiębiorczość. W czasie pandemii mieliśmy całą taką tarczę covidową. Nasz Powiatowy Urząd Pracy prowadził wiele działań właśnie osłonowych. Udzieliliśmy też ulg w podatku od nieruchomości, chociażby dla przedsiębiorców, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą na ulicy Torońskiej, która jest dzisiaj remontowana i wiem, ile to powoduje też problemów, niedogodności, ale wykorzystaliśmy ten instrument, który był do wykorzystania. A więc przedsiębiorcy, pracodawcy to jest bardzo ważna grupa, o którą zabiegamy i o którą też którą wspieramy. Dodam jeszcze, że powołałem Radę Gospodarczą, która też jest taką jakby opiniotwórczym ciałem. Także i pod kątem przedsiębiorców zmieniamy studium zagospodarowania.
miasta. To jest zmiana po ponad 20 latach po to, aby jeszcze lepiej wykorzystać potencjał rozwojowy naszego miasta. Zielony Grudziądz. Inwestujemy w to, aby jakość powietrza, jakość życia też w mieście była na jak najwyższym poziomie. Tutaj jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, ale to, co już powiedziałem, chcielibyśmy, aby podjąć realną, skuteczną walkę ze smogiem. I tutaj została już przygotowana strategia przez naszą spółkę OPEC, która będzie głównym takim inwestorem, jeżeli chodzi o miasto. Kupujemy niskoemisyjne autobusy elektryczne, ale też i odbetonowujemy miasto, upiecamy ulice, upiększamy trakty spacerowe. Podam tutaj kilka przykładów, chociażby ulica Spiszowa, która jest ukwiecona, zupełnie inaczej wygląda. Nowe nasadzenia pojawiły się chociażby na ulicy Sienkiewicza. W tej chwili mamy przygotowany plan rewitalizacji Góry Zamkowej, ale także myślimy o rewitalizacji Parku Dworskiego czy parku na ulicy Lipowej. W tej chwili posadziliśmy jesienią, o ile dobrze pamiętam, 200 drzew nowych. To też widać na ulicach, że te drzewa, te nowe nasadzenia się pojawiają. Posadziliśmy też drzewa i odbetonowaliśmy część rynku rybnego, gdzie historycznie ta płyta rynku zupełnie inaczej w tej chwili wygląda, kiedy te drzewa będą jeszcze bardziej, będą bardziej wiekowe. Wrócimy do tego, co było w okresie międzywojennym. Oczywiście edukujemy mieszkańców, prowadzimy różnego rodzaju akcje proekologiczne. To, co powiedziałem, przygotowaliśmy strategię walki ze smogiem. Inwestujemy w infrastrukturę ciepłowniczą, szczególnie właśnie to, co OPEC w tej chwili przygotował, to jest zasilanie starówki. Pewien etap pracy już też Państwo jesteście w stanie dzisiaj zobaczyć, ponieważ są to pierwsze podłączenia do budynków naszych, miejskich, ale też i do budynku prywatnego. Są też i niedogodności, które Państwa spotykają, dojeżdżając chociażby do ratusza, ale to jest po to, abyśmy wszyscy oddychali na sterówce właśnie czystym powietrzem. Nie tylko na sterówce, ale w całym mieście oczywiście. Dalej, ożywiamy starówkę i podnosimy atrakcyjność turystyczną naszego miasta. W ostatnich 3 latach, i mówię to też z pełną odpowiedzialnością, zainwestowaliśmy rekordową kwotę w nasze spichlerze. To jest ponad projekty, które są tam prowadzone, to jest ponad 20 milionów złotych. Takiego poziomu nigdy nie było. Mówię tutaj chociażby o 2 spichlerzach, o Muzeum Handlu Wiślanego, FLIS, gdzie prace budowlane są już na ukończeniu. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargu, rozpisania procedury ponownej przetargowej na wyposażenie tego muzeum. Ale prowadzimy kolejne rewitalizacje kolejnego spichlerza numer 57, gdzie prace też już bardzo intensywnie postępują. Lada moment nasza spółka miejska ruszy z modernizacją spichlerza numer 30. Inne spichlerze też przygotowywana jest dokumentacja techniczna, dokumentacja konserwatorska. Finalizujemy zakup kolejnego spichlerza 37, który będzie przeznaczony na cele oświatowe dla naszej zespołu szkół gastronomicznych i hotelowych. A więc konsekwentnie dbamy o to i wprowadzamy nowe życie w to, co Grudziądz ma najpiękniejsze, właśnie grudziąckie spichlerze, które otrzymują drugie życie, nowe funkcje. To oczywiście wymaga gigantycznych inwestycji, ale te inwestycje czynimy. Serdecznie zapraszam do lektury tego opracowania. Ona, tak jak powiedziałem, odnosi się do programu wyborczego, do poszczególnych punktów, które były zawarte w tym programie. To, co powiedziałem, to jest w takim wielkim, wielkim skrócie. Bardzo dziękuję. Jestem do Państwa dyspozycji. Proszę o zadanie.
3 lata swojej kadencji podsumował Pan, to były same sukcesy. Ja tak zapytam o to, co się przez te 3 lata nie udało? Niepowodzenia, porażki, jakie były? To był trudny czas, trudnych decyzji, bo tak jak powiedziałem, bycie prezydentem to jest wielki honor, odpowiedzialność, ale też odpowiedzialność i często podejmowanie trudnych, niestety też może nie zawsze popularnych decyzji. A więc decyzje chociażby o prowadzeniu programu naprawczego, to były trudne decyzje, ale jedyne możliwe, takie, które ratowały chociażby szpital. Później czas pandemii. Także wiele bardzo trudnych decyzji i mamy świadomość, że wiele takich niedogodności dla mieszkańców. Wiem też, że wiele niedogodności przynoszą modernizacje, przecież spotykam się z mieszkańcami. Wiem, że być może pewne rzeczy można robić lepiej, można robić szybciej, ale staramy się tak, aby wykorzystać tą szansę, którą dają chociażby środki europejskie. Bo wiem, mam tego świadomość, że jak tego dzisiaj nie wykorzystamy, to niestety takiej sytuacji już nie będzie. Nie będzie takiej powtórki, więc musimy to przeprowadzić. Więc na pewno były to trudne decyzje. Czy coś się jeszcze nie udało zrobić? Pewne rzeczy tak, tylko że mamy jeszcze 2 lata i myślę, że przez te kolejne 2 lata wiele rzeczy, które jeszcze zostały do zrealizowania, uda nam się wdrożyć w życie. A które z nich są jeszcze najważniejsze? Na pewno dokończenie inwestycji, na pewno przygotowanie miasta do kolejnego programu finansowania. Znaczy ta perspektywa już trwa, ale my musimy być gotowi, miasto musi być gotowe w kolejnych latach, aby skutecznie pozyskiwać środki finansowe. Dlatego musimy zadbać o przygotowanie dokumentacji, szczególnie dla takich projektów strategicznych. To co powiedziałem, wielkie wyzwanie to jest szpital. Szpital dlatego, że musimy ten szpital poukładać pod kątem medycznym. Cały czas pracujemy tutaj z wojskowymi zakładami uzbrojenia nad powołaniem w Grodziądzu publicznej uczelni. To jest też bardzo ambitne zadanie. Chcielibyśmy, żeby Grodziądz taką uczelnię zawodową miał. Były tutaj podejmowane różne kroki, także i parlamentarzystów. Bardzo im za to dziękuję, za to wsparcie, które też właśnie od parlamentarzystów płynie. I teraz jesteśmy na kolejnym jakby etapie i będzie składana kolejna aplikacja. Nie wiem, jaka ostateczna będzie decyzja komisji akredytacyjnej, ale o to cały czas zabiegamy. Wiem, jaka ważna jest akademickość dla każdego miasta, daje to zupełnie inny oddech. To, co powiedziałem, walka ze smogiem. My dzisiaj jesteśmy na pierwszym etapie. To jest bardzo ambitne zadanie likwidacji pieców kaflowych, wymagające gigantycznych nakładów takich inwestycyjnych, ale też i osłonowych dla mieszkańców, dlatego że bez tej sfery takiej społecznej nie uda się tego wszystkiego wdrożyć. A więc dużo jeszcze przed nami, no niemniej bardzo dużo w mojej ocenie udało się zrealizować. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację i wiarygodność finansową miasta. I to jest fakt, to się przekłada chociażby na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Takich opinii miasto nigdy nie miało. Jeżeli chodzi na przykład o emisję w tej chwili obligacji, o ile dobrze pamiętam, skarbnik to sprawdzał, ostatnia taka opinia była w 2016 czy 2015 roku. A więc to pokazuje, że przeszliśmy bardzo trudną drogę, ale to mamy już za sobą i to można powiedzieć, że to jest nasz wspólny sukces. Wspólny sukces. To jest sukces mieszkańców, wyrzeczeń mieszkańców, także sukces radnych i wszystkich osób, które pracują na rzecz miasta. Nie wspomniał Pan nic na temat pakietu Gramockiego. Co z niego zostało? Czy to jest porażka, czy to jest sukces? Ani nie jest porażka, ani to nie jest sukces. Trzeba pamiętać, że co zakładał pakiet Glamowskiego. Pakiet Glamowskiego zakładał przede wszystkim oddłużenie szpitala i uratowanie szpitala. I to nadal jest priorytetem. Tylko trzeba pamiętać, że założenia i wejście w program naprawczy było w momencie, kiedy nikt nie słyszał o pandemii. To było przed pandemią. To były zupełnie inne realia. W momencie, kiedy
weszliśmy w pandemię, sytuacja szpitala diametralnie się zmieniła. Wyszliśmy z programu naprawczego. Otóż dlaczego? Dlatego, że utrzymywanie programu naprawczego było z niekorzyścią dla miasta. Zmieniły się rozwiązania ustawowe, które dzisiaj mówią, że nie musimy przekształcać szpitala. I my tego nie robimy, my od tego odstąpiliśmy. Ale kiedy wchodziliśmy w program naprawczy, przecież nikt nie był w stanie tego przewidzieć. To były zupełnie inne realia działania. Więc co zostało z pakietu Glamockiego? Przede wszystkim to, że ratujemy szpital. I szpital jest naszym, to co zrobiliśmy, jeżeli chodzi o szpital, chociażby ustabilizowanie finansów szpitala, to, że szpital spłacił wszystkie swoje zobowiązania wymagalne, to, że szpital obniżył poziom zadłużenia, bo obniżył. To, że szpital osiąga zyski, to może w tej chwili to nie ma żadnego znaczenia, bo to nie o zyski chodzi, jeżeli mówimy o zdrowiu i życiu mieszkańców czy pacjentów, których szpital obsługuje. Ale to zostało i to jest dalej priorytetem. A kolejna rzecz to proinwestycyjność. To, co powiedziałem. Rozwój miasta, zapewnienie rozwoju miasta. Co to znaczy rozwój miasta? To właśnie inwestycje, to właśnie wykorzystanie tej szansy, jakie dają chociażby środki zewnętrzne. I to staramy się skutecznie robić. Wykorzystać potencjał miasta. Żeby to skutecznie robić, trzeba mieć zabezpieczone finanse. Kiedy wyjmował Pan urząd, obiecał Pan mieszkańcom, że ich nie zawiedzie. Obiecał Pan i zapewnił też, że jest przygotowany do kierowania miastem, między innymi pod względem kadrowym. Okazało się, że nie do końca, no bo jest Pan, nie wiem, jednym z niewielu prezydentów Grudziądzu, który przeprowadził tak wiele ruchów kadrowych, a na przykład 2,5 roku czekaliśmy na wiceprezydenta, który miał się zająć, tak jak Pan obiecał, gospodarką finansami lub zajął się ostatecznie oświatą. Czy pod tym względem ma Pan sobie coś do zarzucenia, czy tak Pan zakładał, że tak to się potoczy, czy nie? Polityka kadrowa jest bardzo trudną działką i rzeczywiście na początku mojej kadencji spotkałem się z problemami kadrowymi. One dotyczyły chociażby, proszę sobie przypomnieć, kiedy obejmowałem urząd prezydenta, nie było skarbnika, nie było dyrektora szpitala. To są kluczowe stanowiska w zarządzaniu taką jednostką, jaką jest Grudziądz. Poszukanie skarbnika, który spełnia wszystkie kwalifikacje i jest jeszcze osobą bardzo merytoryczną, naprawdę nie było łatwe. Proszę mi wierzyć. Dzisiaj uważam, że mamy świetnego menadżera, jeżeli chodzi o finanse. I to jest za to dziękuję, ale pozyskanie kogoś takiego do współpracy było bardzo, bardzo długotrwałe. Trwało kilka miesięcy. Tak, to fakt. Jeżeli chodzi o szpital, także znalezienie osoby, która zarządza tak gigantyczną instytucją, ma doświadczenie. Trzeba pamiętać, że budżet szpitala to jest, zależy od roku, to sięga rzędu 400 milionów złotych. To jest naprawdę, szpital jest wielkim pracodawcą, zatrudnia ponad 2000 osób. Znalezienie osoby do pełnienia takiego menadżera też jest nie bardzo trudne. Uważam, że dzisiaj jest już zdecydowanie lepiej. Mamy pewien zasób osób, mamy zespół, którym możemy pracować na rzecz miasta. Początki, przyznaję, były bardzo, bardzo trudne. To też wynikało z sytuacji, w jakiej znajdowało się miasto, w jakiej znajdował się chociażby szpital. W owym czasie skłonienie kogoś do współpracy było bardzo, bardzo trudne. Jak Pan sobie kolejne 2 lata współpracę z opozycją? Nie udało się Panu prezydentowi jakby doprowadzić do tej jedności w Radzie do jednego głosu. Cały czas od początku są darcia, są dosyć ostre spory. Jak będą wyglądały kolejne 2 lata? Ja zawsze zachęcam opozycję do współpracy. Ja zawsze mówię o tym, że razem możemy dużo więcej osiągnąć. I to było widoczne na przykład, jeżeli chodzi o szpital na poziomie nie Rady Miejskiej, ale na poziomie na przykład parlamentarzystów w Sejmie czy Senacie, kiedy na przykład zmiany dotyczące
no, ustawowe, głównie dotyczące naszego szpitala, bo taka jest prawda, akurat nazywano to wręcz poprawką grudziącką, przechodziły głosami zarówno posłów Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. A więc było to możliwe porozumienie ponad podziałami. A więc ja zawsze zachęcam moich kolegów z opozycji, aby spojrzeć szerzej na grudziąc, że mamy wiele projektów, które możemy razem realizować. Może być to wspólny sukces. I ten sukces może dotyczyć chociażby szpitala, chociażby może dotyczyć tam, gdzie jest duże zaangażowanie rządu. Mówię tutaj o rewitalizacji dworca PKP. Przecież to jest w gestii spółki PKP, gdzie akurat rząd ma na to bardzo duży wpływ. To jest na przykład, jeżeli chodzi o lobbowanie na rzecz ścieżki rowerowej przez Wisłę po moście Malinowskiego. To także jest dzisiaj w gestii rządu. A więc możemy wspólnie o takie środki czy takie projekty zabiegać, tak, dla dobra mieszkańców. I jakby nie wchodzić tylko w taką totalną krytykę tego, co się dzieje w mieście. Więc ja zawsze jestem otwarty na współpracę z opozycją i do tego opozycję zachęcam. A za te 3 lata, jaką ocenę pan sobie wystawił? Mi trudno wystawiać swoją ocenę, to mieszkańcy muszą mi wystawić taką ocenę, więc ja jestem daleki od oceniania samego siebie. Ale jest pan zadowolony z tych 3 lat? Tak jak powiedziałem, to jest odpowiedzialna, bardzo, to jest wielki zaszczyt, powtórzę to jeszcze raz, wielka godność dla mnie bycie prezydentem, ale też i odpowiedzialność za miasto, za jego rozwój, za jego finanse. Oczywiście to jest szereg bardzo trudnych decyzji, powtarzam, niepopularnych czasami, ale taka jest to funkcja i stąd nie mi oceniać, tak? Myślę, że pewne rzeczy, które w mieście się zadziały i które się dzieją, są pozytywne z punktu widzenia rozwoju i wykorzystania potencjału naszego miasta na rzecz mieszkańców.